Hejka, kochani! Cześć! Dzisiaj jestem z Anią w jej pracowni, bo dziś zostałam porwana. Porwana, tak. Przywieziona do pracowni Ani. I Anię możecie kojarzyć z przepiękną moją biżuterią, którą widzicie często w filmikach, z Panorama Lasage. To jest ani firma, ani dzieło, ani drugie dziecko, można tak powiedzieć. I dzisiaj właśnie pokażemy Wam takie nowości, ciekawostki właśnie tutaj z kolekcji Ani. Troszeczkę Ania też nam opowie o samej właśnie swojej tej działalności, o samej jakby technice tworzenia swojej biżuterii. Wszystkie namiary do Ani znajdziecie na dole i one też się pewnie, wiecie, teraz tu będą nam wyświetlać gdzieś. Bo Ania też ma swój kanał na YouTubie, tak. I tam pokazuje też właśnie, jak się robi, dużo fajnych rzeczy. No pojawiają się teraz filmy, w których pokazuje, jak zrobić pewne rzeczy. Tak. Jeszcze nie biżuterię, ale na przykład wikinę papierową. Tak, bo Ania oprócz właśnie biżuterii też robi bardzo fajne takie rękodzieło, jak właśnie ta wiklina papierowa. Koszyki z wikliny papierowe. No nie tylko koszyki, ja dostałam na przykład piękne filiżanki. Tak, ale to akurat dzieło mojej mamy. Tak, to mama robiła. Moja mama jest mega zdolna i... No ja widziałam na vlogę. To jest po prostu niesamowite. Kobieta ma złote ręce. No to tutaj też mamy, reklamujemy, jakby ktoś... Mama nie ma kanału! Tak, mama jakby jeszcze nie ma kanału. Wyrobić filiżanki, to tutaj się trzeba do Ani zgłosić. Ania też robi takie śliczne pudełka, zobaczcie, sama Ania robiła to pudełeczko, jest po prostu przepiękne. Ja tutaj dostałam swoje nowości. No i dobra, to przechodzimy do naszych nowości tutaj biżuteryjnych. Może starości, bo tu starości, są jeszcze prezenty gwiazdkowe. No, jak widzicie, Ania też oprócz biżuterii właśnie robi różne fajne gadżety. I to są akurat osłonki, ochraniacze, ocieplacze, tak, na kubki. Ja wiem, że tobie nie jest potrzebne, bo tam masz gorąco. To fajnie wygląda. Ale dla klimatu. Bo dla klimatu świątecznego. Wiesz, tutaj płonący dla Marka. Tak, gorącego Marka. Dla gorącego chłopaka płonący... Płonący Marek. Ja mam akurat z dekretką i tutaj jest też dla Wiktorii taki malutki, fajny. To miało być inspirowane lizakami. Tak, tymi laseczkami No, tak się skapałam od razu, jak zobaczyłam. To są takie też gadżety, widzicie, jak jesteście zainteresowani, to Ania też robi takie fajne rzeczy. No dobra, a teraz wiecie co, to jest... Taka, ja mam w jednym z vlogów pokazywałam właśnie te dwie akurat rzeczy, że to jest taka bardzo fajna nowość. I powiedz, Ani, opowiedz nam, jak ty to w ogóle zrobiłaś i jaką techniką, jak to ci to w ogóle wyszło? Przez przypadek. Bo to wiecie, co to jest w dotyku, może ja powiem, że to jest w dotyku, tak jak właśnie się z Anią śmiałyśmy, jak te takie ciepłe skarpetki. Tak, takie cieplutkie, mechate, kiziate skarpetki. Ponieważ to jest de facto zrobione z wełny, no takie skarpetki. I zrobione zostało przez przypadek, ponieważ chciałam zrobić dredzika. Taki zwykły ściek łańcuszkowy na szydełku. I one się tak fajnie właśnie zwinęły w takie... Aha, czyli to ci tak wyszło przez przypadek? Tak mi wyszło przez przypadek po prostu. I stwierdziłam, że to jest tak urocze, że trzeba to wykorzystać w jakiś sposób i tylko dodałam koloru na zasadzie tutaj tych koralików, żeby przełamać tą kiziatość. Może no, też coś się działo, nie? Tak, żeby coś się dokładnie działo. I to jest na podobnej zasadzie robione naszyjnik, jak rosę robię, więc są... Na szydełku. Na szydełku, wszystko jest robione na szydełku. Staram się jak najmniej takich gotowych elementów używać. To jest w sumie dla mnie bardzo ważne, to taka stara szkoła. Tak. Wszystko w sumie sama tutaj. Tak, robisz. Od podstaw, jak najbardziej. I powiem Wam, że ja sobie właśnie już wczoraj założyłam na imprezkę rodzinną i tak mi było fajnie, przyjemnie, cieplutko. Ale właśnie widzicie, to jest z jednej strony, że jest cieplutko, ale z drugiej strony, jak ja zakładam od Ani tą biżuterię właśnie tam u siebie na Florydzie, to w ogóle nie czujecie... Raz, że ciężkości tej biżuterii. Bo to jest lekkie. Tak, a dwa, że nie jest Wam w tym gorąco. Bo ja to zakładam przecież naprawdę w takich czasami upałach i to mnie w ogóle, wiecie, nie drażni, nie podrażnia tam i nie odparza w żaden sposób, więc... Bo też staram się używać jak najwięcej naturalnych materiałów, żeby to
Chociaż wiadomo, wełna uczula, tak. Ale ja używam głównie bawełny i to takiej wysokojakościowej, żeby to nie barwiło przede wszystkim, bo tak, są tak, niskogatunkowe kordonki bawełniane. Tak, i to jednak odbarwia na skórze, pozostaje. Tak, tak. Na skórze to tam zmoczy jeszcze, się i też... ale ubranie, jeżeli to trafi na ubranie, to już mamy... Ja już, słuchajcie, nawet w słonym oceanie wypróbowałam biżuterię, że się z nią nic nie dzieje. Tak, bransoletki pływały. Tak, więc to też można prać, bo mówiłaś, można. Że można prać. Jak najbardziej można problemu. Prać, aczkolwiek trzeba troszeczkę uważać na metalowe części. No lepiej ich nie moczyć. Nie? Lepiej ich nie moczyć, jeżeli się zamoczy, to też nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Tak. Ale wiadomo, że to zaś nie dzieje gdzieś tam, bo to są posrebrzane rzeczy, albo gdzieś tam jakieś stopy, które staram się, żeby nie zawierały niklu, aczkolwiek no różnie jest. No różnie jest. Więc lepiej tego nie zamoczyć. I to ręcznie, nie? Tak, ręcznie i później rozłożyć do wyschnięcia, nie prasować. Nie prasować. Nie prasować, nie wybielać. No. I na przykład Ania też robi taką rzecz, że jeżeli jesteście zainteresowani właśnie biżuterią, to tak jak w moim przypadku, ja już mam robione pod swój mały nadgarstek, gdzie widzicie, ta bransoletka jest naprawdę malutka, bo Ania wzięła ode mnie właśnie obwody nadgarstka i tutaj, prawda... To jest podstawa, kiedy przyjmuję zlecenie, to potrzebuję wymiarów przede wszystkim, bo wiadomo, przez... Głównie pracuję z klientem, którego nie widzę. No tak, przez internet. Przez internet. I potrzebuję naprawdę wielu wymiarów i na przykład proporcji również danej osoby, bo wiadomo, że różnimy się od siebie naprawdę mocno. I też proszę często klientki o to, żeby mi podawały, jaką lubią długość. No tak. No, żeby swój ulubiony naszyjnik zmierzyły i powiedziały mi, jak się czują najlepiej, w jakiej długości się czują najlepiej. I wtedy dopasowuję, ale zazwyczaj również dodaję, tak jak tutaj masz, tak, można sobie sporą regulację. Bo wiadomo, kobieta zmienną jest. Teraz lubimy sobie wyżej coś założyć, raz niżej. Czasami nam się troszkę przydaje i to też jakoś tam, prawda? Tak, albo założymy inną bluzkę, golf czy coś takiego. To, to też ja zmienić. Lubię, kiedy biżuteria gdzieś tam ewoluuje, razem z klientem się dopasowuje tak? I że nie jest taka sztywna. Tak, tak. Że określa nam, jak mamy się ubrać do tej biżuterii, tak, tylko żeby ona, się dopasowała do danego człowieka. Tak jest. A teraz słuchajcie, pokażemy wam taką nowość. Inspirację z Vogue'a. Ja nie wysłałam zdjęcie. Jani mi takie cudo po prostu tutaj stworzyła. Ja już też już mam jedną okazję, gdzie sobie założę to cudeńko. I tutaj właśnie jest już rosa. Tak, to jest rosa. To jest właśnie rosa. To jest rosa, to jest O rosie? O rosie? O rosie. O rosie. Rosa jest to... jest to mój twór taki, taki najbardziej charakterystyczny, bym powiedziała, to... To jest inne, to jest de facto inne i rosa, pierwsza rosa powstała 8 lat temu. Uff! 8 lat temu powstała stara pierwsza. Rosa jest. Stara rosa. Starowinka, już o laseczce. Pierwsza rosa wyglądała w ogóle bardzo nieestetycznie pod względem zdjęciowym. Wyglądała fenomenalnie na ręce, na szyi, ale była kompletnie... Niefotogeniczna. Niefotogeniczna. Ponieważ to był zwój sznurka de facto, czy tam tej nici odpowiedniej, do której używa, z koralikami. One pięknie wyglądały na ręce, na szyi, to łapało światło. To, no tak, tak, rosa ma to do siebie, tak. Że ona łapie światło, ona w ruchu ożywa. Ale na zdjęciach no to po prostu wyglądało jak kłębek sznurka z koralikami. Tak, nie było atrakcyjne w ogóle. I bardzo długo po prostu pracowałam nad formą, żeby ta forma miała, żeby była odpowiednia, żeby to dobrze wyglądało na zdjęciach. Jeżeli robimy coś do internetu, tak, to, to zdjęcia są bazą, to jest podstawa, musi to dobrze wyglądać na zdjęciu. I
I tak powstała właśnie, tutaj nie mamy Rosy niestety, bo Rosę w tej chwili robię tylko i wyłącznie na zamówienie. Mhm. Ale u mnie widzieliście, więc na tak, pewno. Tak, Rosa ma podobną formę jak ten naszyjnik, czyli jest taka naszyjnik, składa się z wielu nici, na których są koraliki. One są w specjalny sposób wrobione w tą nić, to nie są nawleczone koraliki. Nie. I one w momencie, kiedy się ruszają, one łapią pięknie światło i żyją. Tak. Ja na przykład Rosę zakładam na wszystkie takie okazje, takie naprawdę już okazje, bo wiesz co, mnie szkoda ją zakładać tak, wiesz, tak sobie normalnie. Wiesz co ci powiem, że fenomen Rosy to klientki mnie tego nauczyły, bo kiedy ja to robię, to ja po prostu liczę na to, że zestaw kolorystyczny, który wybiorę, będzie ze sobą grał, że nie będą się kłóciły ze sobą kolory i forma, bo też są różne formy Rosy. Tutaj masz na przykład jeden naszyjnik na podstawie gotowej, tutaj jest coś zupełnie innego. Można tak powiedzieć. A są właśnie też takie zwykłe naszyjniki, albo na przykład taki wisiorki. Są też kolczyki, wiadomo. Kolczyki, ja uwielbiam kolczyki. Kolczyki to jest w ogóle też niesamowita rzecz, bo one ewoluowały. Tak. Były kiedyś w formie takich pędzelków. Kolczyków też. Tak, były kiedyś w formie pędzelków. A później właśnie na podstawie je zrobiłam. To na takim kółeczku? Podstawa też jest robiona ręcznie. I tu od podstaw wszystko jest ręcznie zrobione. Mi się zawsze dobór kolorów u Ciebie podoba właśnie w tych rosach. Staram się, wiesz, ja lubię kontrasty. Tak. Nie wszyscy lubią kontrasty, ale ja uwielbiam kontrasty, tak jak na przykład tutaj, no niby niebiesko, niby czerwony, nic, ale jeszcze bam, tak. Po oczach, tak, czerwony. Tak. Tak samo jak tutaj ten fiolet z tym szarym, to po prostu robi takie wrażenie, że... Tak, i róż tam jeszcze jest. No właśnie, i ten róż taki, wiesz, ale widzisz, to tak... To się zlewa, tak jest... Mieni fajnie w słońcu i w świetle, że to wygląda jakby to był jeden koralik, który się mieni, nie? Tak. Tak właśnie się... I dlatego lubię mieszanki różnych kolorów. Nie lubię jednokolorowych, znaczy nie lubię. No, one też mają swój urok, oczywiście. Tak. Ale lubię, kiedy fajnie na przykład wygląda, nie? Dany kolor... Masz jeszcze bransoletkę. Dajmy na to, robimy żółtą rosę. Lubię, kiedy jest mieszanka różnych odcieni tej żółci. Tak. Wtedy to nie jest płaskie. To się rusza, to żyje. Ten kolor jednak gdzieś tam... O, tu mamy też jeszcze rosę. Taką malutką. Chabrową. To są rosiczki. Rosiczki, tak. Co tutaj jeszcze mamy? Bransoletki też. Tutaj akurat jest połączenie już szydełka, koralików. Tak, to tu mamy i wrabiane koraliki. Mamy warkoczyk, który ukochałam jakiś czas temu. Forma warkoczowa, nawet rosę zrobiłam warkoczową. I taka forma coś na zasadzie pieszczochy. Tak. Uwielbiam w ogóle mieszać, tutaj masz na przykład jeszcze łańcuch. Tak, łańcuch jest. To są takie śmieszne rzeczy. No. Tak, i lubię łączyć i mieszać różne techniki. Ania właśnie też oprócz właśnie na przykład biżuterii i takich fajnych gadżetów, to też na przykład zrobiła lalkę dla mojej córki, która jest tak przepiękna, że wrzucę wam zdjęcie, bo tej lalki od razu zrobiłam zdjęcie, bo zapomniałam już ją zabrać dzisiaj, ale pewnie by mi Wiktoria nawet nie dała już jej, tam ona sobie tam leży. Razem z chomiciem. Tak, i też właśnie Ania robi też takie rzeczy. Tak, jak ktoś by był chętny. Robię lalki. Ostatnio dopadły mnie dzieci, moje własne dziecko. Takie maskotki też, nie? Różne. Tak, Minecrafty. Teraz jest po prostu szaleństwo Minecrafta. I musiałam, byłam zmuszona wręcz zrobić figurki. I powiem wam, że to jest fajny prezent właśnie dla dziecka, bo na przykład taka lalka, tak jak właśnie z moją mamą stwierdziłyśmy, to jest taka w sumie lalka dla pokoleń. Bo teraz tak, Wiktoria na przykład się nią troszeczkę pobawi i ona jest dość wytrzymała, ta lalka. Staram się, żeby zabawki, szczególnie zabawki dla małych dzieci, były wytrzymałe. I ona jest po prostu piękna, ją można też uprać sobie. Jak najbardziej. Tak. I Wiktoria może później ją dać swojej córce, czy tam... A jak rzuci nią o ścianę, to nic jej się nie stanie. Nic się nie stanie, ani się nie zbija, ani się dokładnie, nie połamie się, nic się nie zrobi. I moje dziecko właśnie uwielbia to w tych zabawkach, że można nimi rzucać. Rzucać. No, dokładnie. Ekscytujące zabawy. No, dokładnie.
czekaj, bo tu jeszcze mamy tą masę. Jeszcze może. Zimo! Tak, jeszcze Zimo może powiedzmy o masie, tak już na koniec. Że Ania jeszcze oprócz właśnie samych szydełkowych robótek. To jest Fimo. To nie jest gotowy element. Może powiesz najpierw, co to jest Fimo. Fimo to jest masa polimerowa. Niewiele to mówi. No nie. Ma to formę podobną do modeliny. Tak, tak. Aczkolwiek jest bardziej gumowate. Taką zbitą konsystencję ma. A tak jak modelina ma konsystencję taką chropowatą, taką ziarnistą trochę, tak Fimo ma konsystencję takiej gumowatej, zbitej masy. Czyli jest bardziej gładka taka. Bardziej gładka. Nie, tak jak, nie masz wrażenia, jakby ci się to rozwarstwiało w rękach. Aha. Tylko jest takie jednolite, takie gumowe, takie właśnie gumowe. Jest bardzo wytrzymała, nie traci koloru przede wszystkim ta masa. I jest bardzo wdzięcznym materiałem. Ma ogromną gamę kolorystyczną. Od kolorów transparentnych, czyli takich półprzeźroczystych, poprzez kolory imitujące na przykład kamienie, marmur i jakieś tam inne rzeczy. Ty to wypalasz w latach? Tak. I to jest też fajne, że to można wypiekać w zwykłym piekarniku. Tak, i nie potrzeba żadnych specjalistycznych pieców, i tak jak do ceramiki na przykład. To tutaj wystarczy ci zwykły piekarnik. Tylko trzeba tego pilnować oczywiście. No i jednocześnie nie piec jedzenia. No tak, już by wypadało, prawda? Tak, zdecydowanie. No dobrze, słuchajcie, to my dzisiaj tak pokrótce opowiedzieliśmy o Ani twórczości. Tak, w szybkim pędzie. Oczywiście. A za chwilę kredkę tutaj wezmę i dam jej do zrobienia kolczyki. O nie! Ale fajnie. No dobra, słuchajcie. To... A musiałam to teraz powiedzieć, żeby się nie mogła wycofać. Jest nagrane, będę robić kolczyki zaraz. Więc wszystkie jakieś potrzebne linki i namiary do Ani znajdziecie na dole. I Anię też możecie oglądać właśnie na dwóch kanałach, które też znajdziecie na dole. Jak zawsze wszystko na dole, albo gdzieś się tutaj będzie wyświetlać. Okej, no to my zabieramy się do robótek. Tak. Tak. Pa, pa.